dziewczyny, zapraszam Was dzisiaj na film z cyklu Projekt Denko i ostatnio myślałam, dlaczego to się nazywa Projekt Denko. Czy mi się ubzdurało w głowie, że to się nazywa Projekt Denko, czy faktycznie jak gdzieś widziałam napis Projekt Denko? Czy to jest takie trudne, żeby nie wyrzucać produktów do kosza, tylko do torby, a potem nagrać film, że to się aż nazywa projekt? Czasami jak nie mogę zasnąć, albo jak się obudzę w nocy i nie mogę z powrotem zasnąć, to właśnie mózg mi wędruje w takie dziwne miejsca. Mózg jest bardzo dziwny. Myślę, że nie tylko mój, ale w większości osób mózg jest bardzo dziwny. Tylko, że ja się swoimi dziwnymi przemyśleniami dzielę z Wami, a pewnie większość osób, która ma po prostu dziwne przemyślenia, chowa je gdzieś tam w środku i one nie widzą światła dziennego. Ale mniejsza o to, więc dzisiaj zapraszam Was po prostu na film z cyklu Denko. Tak będzie brzmiało chyba lepiej. Mam sporo rzeczy do pokazania, mam sporo też masek w płachcie. Nie o wszystkich mówiłam, nie o wszystkich robiłam film. Nawet nie wszystkie pewnie pokazywałam na Instagramie, tak więc to może być długie. Maski jak zwykle zostawię na koniec. Teraz przejdę przez te produkty, które po prostu mam przed sobą, bo powyjmowałam je z torby i po prostu będzie mi łatwiej. Mam je u siebie przed sobą na stole, bo siedzę przy stole kręcąc tutaj. Pierwszy produkt to jest produkt do makijażu marki G9 Skin. Mówiłam Wam o nim ostatnio w ulubieńcach, ale od czasu, kiedy nagrałam tych ulubieńców, do teraz, kiedy nagrywam Denko, minęło trochę czasu, więc już go prawie, że zużyłam. Tu w zasadzie zostało na ostatni raz, więc trochę takie to oszukane, ale po prostu za chwilę odkręcę, cała butelka się uświni i potem nie chciałam już takiej uświnionej wrzucać do tego Denka. Więc jest to produkt, który dostałam jakiś czas temu w paczce od Look Fantastic. I to była taka dziwna paczka, po prostu w ramach tego, że jestem ambasadorką, czy też, że dostaję od nich pudełka po prostu. Przysłali mi taką paczkę nowości z koreańskimi, azjatyckimi w zasadzie produktami. Między innymi właśnie był tam ten produkt. I na początku go używałam, tak stwierdziłam ok, potem go odstawiłam, potem stwierdziłam, no dobra, czas zacząć zużywać te wszystkie pootwierane produkty, a było ich sporo. Więc się wzięłam za to i naprawdę powiem Wam, że w ostatnim półtora miesiącu, może trochę dłużej, zużyłam prawie całe, bo to jest bardzo fajne olejek, ale to nie jest olejek, tylko to jest taki żel olejowy. On świetnie zmywa makijaż, pachnie cudownie w ogóle grejpfrutowo, więc jest taki fajny, orzeźwiający zapach. Ja o nim więcej mówiłam w ulubieńcach, więc tylko tyle Wam powiem, że naprawdę jest bardzo fajny. Ja nie będę pewnie po niego teraz sięgać, no bo mam mnóstwo innych produktów do makijażu, ale powiem Wam, że jeżeli myślicie o czym, żeby zastanawiałyście się nad tym, żeby, czy by go kupić i czy warto go kupić, to powiem, że tak, zmywa dobrze makijaż, dokładnie zmywa makijaż, nie szczypie w oczy, chociaż co prawda no nie lałam go sobie litrami do oczu, ale naprawdę jest fajny. Kolejny produkt jest to olejek marki Skin79 i ja ten olejek miałam już go bardzo, bardzo długo i jakoś nie mogłam go zużyć. Powiem Wam, że ten olejek był bardzo płynny, bardzo rzadki w porównaniu na przykład do tamtego z G9 i przez to tą pompką jak się nacisnęło, to on po prostu strzelał, więc trzeba było łapać ten olejek i strasznie nie lubiłam tego. Jak się oczywiście odkręci i wyleje, to za chwilę cała butelka jest ufajdana tym olejkiem, więc to tak było, wiecie, średnio. Skończyłam go już jakiś czas temu, więc powiem Wam, że nawet nie pamiętam, czy to jest olejek, który emulguje, czy nie, bo tamten z G9, no nie powiedziałam, ale mówiłam w ulubieńcach, więc nie chciałam się powtarzać, tamten emulguje i nie trzeba używać żelu. Mi wydaje się, że do tego może trzeba było używać żelu. Mi to osobiście nie przeszkadza, jeżeli trzeba olejek zmyć dodatkowo żelem do mycia twarzy, bo ja używam balsamów czaszki, które też trzeba zmyć dodatkowo żelem do mycia twarzy, a i tak potem myję drugi raz jeszcze twarz żelem do mycia twarzy. Więc jakby to nie jest dla mnie problem, nie pamiętam po prostu, żeby Wam powiedzieć, czy tak musiałam robić przy tym, czy nie, bo już zużyłam go jakiś czas temu i on po prostu w tej torbie już tak leżał ze 2 miesiące, nie wiem kiedy ostatnie Denko było, ale tak mniej więcej od tego czasu. Dużo produktów do mycia twarzy, kolejny to jest marka -417 czy -417, to jest marka, która długo, długo była w Sephorze, potem Sephora zaczęła ją wyprzedawać, potem te produkty zaczęły się pojawiać w Shiny Boxie, zrobił się szał i ja się w ten szał oczywiście załapałam, bo kupiłam Shiny Boxa, w którym była właśnie ta oto pianka i nawet kupiłam jednego, w którym była maska magnetyczna. Maska magnetyczna, fajny bajer, ale żeby jakoś oczyszczała bardzo to nie, więc leży i nie wiem kiedy ją zdenkuję. I ten produkt powiem Wam, że też był taki przecięty. To był taki żel pod prysznic, w którym były zatopione taki niby lufa zatopiona, czyli wiecie, takie drobinki tej gąbki i to miało niby peelingować. Ale powiem Wam, że jak na mój gust to było trochę za lekkie, czyli to ani nie był żel, ani nie był peeling, takie to było właśnie coś pomiędzy jak ta żaba na środku i bardzo rzadko po to sięgałam, zresztą ja nie wiem, kiedy był ten, to było rok temu, to chyba na to podejrzewam, że na to miałam trochę mniej na zużycie, a nie, 12 miesięcy, więc pewnie po prostu zobaczyłam, że czas już to zużyć i go zużyłam, ale żebym jakoś tak za tym przepadała, to raczej nie. Kolejny produkt to jest znowu żel pod prysznic, ostatnio się wzięłam za zużywanie tych otwartych żeli i to jest żel pod prysznic, który ja dostałam będąc w BB Day Spa w Warszawie w styczniu.
miałyśmy takie spotkanie właśnie ambasador Go to Skin, byłyśmy w spa, wiecie, tam miałyśmy maseczki robione i takie tam rzeczy. No i właśnie spa przygotowało dla nas takie miłe upominki, między innymi był właśnie taki żel pod prysznic. Przybliżę Wam trochę nazwę, bo ja nie mam pojęcia w ogóle, co to jest za nazwa, nie znam w ogóle tych produktów. Ten ten żel do mycia twarzy był całkiem fajny, był bardzo, bardzo delikatny, więc jak widzicie, no pół roku go zużywałam, bo jakoś tak... Miał bardzo delikatny zapach, był taki w ogóle bardzo delikatny. Ja jednak lubię takie kosmetyki, takie wiecie, że i ładnie pachnie, albo że dobrze zdziera, albo że coś tam. A on był taki po prostu bardzo, bardzo delikatny. Może on by się nadawał dla wrażliwych skór, nie mam pojęcia, bo ja takie nie mam. Ale wiecie, no żel do mycia twarzy chyba jak żel do mycia twarzy. No zużyłam, okej, ale nie sądzę, żebym jakoś tak biegła po niego zaraz, żeby szukać go, gdzie go można kupić. Kolejny produkt do oczyszczania, czyli Nakomi, jest to ten olejek do OCM-u dla skóry normalnej oraz mieszanej. Ja go kupiłam na fali całych tych olejków, nie wiem, z półtora roku temu i powiem Wam, że zresztą nawet widzicie, że go jeszcze trochę tu zostało, chociaż tak naprawdę pozostałości z wodą. Ja nie wiem, strasznie nie lubiłam tego olejku używać i na początku go jeszcze używałam i starałam się być taka zajarana właśnie tymi olejkami i tak dalej, ale to jest olejek, który trochę mnie zraził do olejów i finalnie bardzo, bardzo rzadko po niego sięgałam. On był bardzo tłusty, bardzo ciężko się go zmywało. To po prostu była orka na ugorze, żeby w ogóle tym olejkiem zmywać twarz i no nie wiem, po prostu no gdyby nie to, że potem trafiłam na inne rzeczy przypadkowo, to ja bym pewnie zrezygnowała w ogóle z tej metody oczyszczania, bo ten olejek, ja na pewno więcej go nie kupię i cieszę się, że nie poszłam jakoś tak, kiedyś była taka promocja w Nakomi, żeby wziąć, nie wiem, ze 4 te olejki, bo tam było 2 plus 2 czy coś. Bardzo się cieszę, że tego nie zrobiłam, a miałam taką ochotę, bo w życiu bym tego nie zużyła, to jest po prostu, no z takich olejkowych rzeczy dla mnie osobiście to jest jeden z gorszych olejków. Mi on nie odpowiadał. Kolejne produkty do oczyszczania to są balsamy czarskie. Zużyłam cały taki duży, ultra delikatny oraz mały aksamitny balsam. Oczywiście nie od ostatniego denka, one były w użyciu w trakcie ostatniego denka, ale po prostu w międzyczasie się skończyły. I powiem Wam, że nie sądziłam, że ultra delikatny balsam tak mi się spodoba, jak mi się spodobał. Myślałam, że będę po prostu, wiecie, przyklejona do tego aksamitnego i w ogóle żadnego innego nie będę chciała. Ale powiem Wam, że ten ultradelikatny faktycznie jest ultradelikatny, ale on ma jeszcze taką bardziej aksamitną konsystencję od tego aksamitnego. Jakkolwiek głupio to nie brzmi, ale on jest po prostu taki fajny, jakby ten jest fajny, odświeżający, ma ten cytrusowy zapach, natomiast w tym mi się nasuwa słowo luksus. W sensie takim, że wiecie, jak robicie demakijaż tym balsamem i go rozprowadzacie w dłoniach i potem rozprowadzacie go na twarzy, to to uczucie jest tak przyjemne, tak niesamowicie fajne, właśnie takie domowe spa. No nie wiem, dla mnie ten balsam jest super i powiem Wam, że będę miała dylemat. Czy kupować ten, czy kupować ten? Może będę kupowała na zmianę, bo po prostu uwielbiam oba balsamy i nawet to, że ten nie ma zapachu, mi tak bardzo nie przeszkadza, bo po prostu jego działanie jest tak fajne, jest takie miękkie, takie przyjemne, naprawdę demakijaż tymi rzeczami, w ogóle nigdy nie sądziłam, że demakijaż takimi rzeczami będzie mi sprawiał przyjemność, ale to jest naprawdę bomba. Kolejny żel do mycia twarzy, dużo ich mam, jeszcze mam jeden. To jest Youth to the People, to jest z takiej miniatury, z takiego zestawu Sephora Favorite coś tam. I tam właśnie był ta miniatura tego żelu. Całkiem fajny ten żel był, mnie na szczęście nie wysuszył. Nie pamiętam czy o tym, czy o następnym, jedna z Was mi pisała, że wysusza. Możliwe, że o tym następnym. Całkiem okej, był przyzwoity. Jedyny problem to taki, że to jest szkło. Więc jakby wylewanie tego żelu potem na koniec już było nieco utrudnione, bo był dosyć gęsty, więc po prostu tak stałam i czekałam, aż on ścieknie. Natomiast, żebym jakoś tak odczuwała wielką jakąś zmianę na mojej skórze po używaniu tego żelu, nie, więc nie sądzę, żebym po niego sięgała, no chyba, że znowu będzie jakieś na przykład fajne promo, no to może tak, bo to nie był żel, który, nie wiem, wypalił mi twarz albo na przykład w ogóle nic nie zmył. Ale po prostu, no, jak na żel był przeciętny. No i właśnie następny żel to jest żel Elemis Super Food Facial Wash, tralalala. On też miał jakiś tam spirulinę czy coś tam. I to był żel, który był w Look Fantastic jakiś czas temu. Też całkiem przyzwoity żel. On był bardzo podobny właśnie do tego Youth to the People. I właśnie nie pamiętam, czy to ten miał wysuszać, czy to tamten miał wysuszać. Żaden mnie nie wysuszył, ale ja z kolei mam tłustą skórę, więc może, nie wiem, przy takiej małej pojemności nie odczułam tego wysuszenia. Może w ten sposób. Może gdybym miała duże opakowanie, używała faktycznie codziennie rano i wieczorem, to może by wysuszył. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast, no, Elemis ma ogólnie bardzo drogie kosmetyki i jakkolwiek kremy na przykład byłabym w stanie zainwestować w krem, który jest droższy, który jest dobry, no bo po prostu byłabym w stanie. Tak jednak w żel do mycia twarzy raczej nie. Raczej żel to żel, tak? Więc, a jest też dużo fajnych żeli, które są po prostu tańsze, więc nie widzę sensu po prostu kupowania, wiecie, tak drogich żeli. No miałam, wypróbowałam, fajnie,
ale no nie powiem, biegnijcie, bo to jest żel, który zmienia wasze życie. Nie, no po prostu drogi żel. Z takich randomowych rzeczy, bo żele do twarzy się już skończyły, to jest dezodorant w kulce, Zaja Active Antiperspirant w kremie, zwykły po prostu dezodorant w kulce. Pachniał całkiem okej, tak nawet odświeżająco. Nie był tak dobry jak ten Garnier, który Wam ostatnio pokazywałam w ulubieńcach, więc jeżeli miałabym wybierać, to zdecydowanie Garnier bym wybrała, bo ten był, powiem Wam, taki po prostu przeciętny. Nawet nie wiem, skąd go miałam, czy go kupiłam kiedyś, bo potrzebowałam, przechodziłam, czy co, ale mam go i podejrzewam, że więcej po niego nie sięgnę. Dwa produkty pryskające do twarzy, czyli Marion Tonik Mgiełka Japoński Rytuał oraz Wianek Tonik Mgiełka z ekstraktem z owoców róży. No i właśnie, tutaj ta nieszczęsna róża. Niestety to dosyć mocno pachniało różą, ale pachniało taką różą mydlaną dodatkowo, co nie do końca mi odpowiadało niestety. Więc ten zużywałam w wielkich męczarniach chyba od bardzo, bardzo dawna. Obstawiam, że był w jakimś Biglossi, bo na pewno sama z siebie bym nigdy czegoś takiego nie kupiła. I naprawdę w ciężkich męczarniach go zużywałam. Ogólnie sam w sobie jako spray jest fajny i podejrzewam, że zostawię sobie to opakowanie, bo może mi się kiedyś przydać. Ale zapach, no to po prostu zapach nie dla mnie. Drugi to jest ten tonik mgiełka z Marion, Japoński Rytuał i ten był bardzo fajny. Bardzo fajnie pryskał, bardzo podobał mi się zapach, był właśnie taki świeży, to jest chyba wiśnia, tak? Kwiat wiśni, mleczko ryżowe, tak. Naprawdę był bardzo fajny, bardzo lubiłam go stosować i dosyć szybko go zużyłam, bo naprawdę lubiłam go stosować i powiem Wam, że stosowałam go i rano, i wieczorem, co mi się rzadko zdarza, więc to naprawdę jeden z fajniejszych takich, wiecie, sprayów do twarzy. Koło wianka stał drugi wianek, czyli peeling do rąk i to też było w jakimś Biglossie albo czymś tam. Całkiem fajny produkt, powiem Wam. Pewnie sama z siebie nigdy bym peelingu do rąk bezpośrednio nie kupiła, bo jak peelinguję całe ciało, to peelinguję też dłonie, jak peelinguję twarz, to peelinguję też dłonie, więc jakby no po prostu nie widzę sensu kupować bezpośrednio oddzielnego produktu do peelingu rąk, ale fakt faktem, że go używałam co jakiś czas, na przykład jak miałam takie lepiące się ręce po jakichś tam robotach czy coś tam, bo się gdzieś dotknęłam, potem się brud przykleił, no to faktycznie brałam ten peeling i sobie tam, wiecie, tarłam i ścierałam ręce. Natomiast on bardzo fajnie pachniał, tylko że on pachniał taką bardzo chemiczną, bardzo słodką gumą balonową albo tymi takimi żelkami, które są w kinie, ale takimi, wiecie, który naprawdę ten zapach wali aż po nosie. Więc ja go tak na przykład do końca samego nie zużyłam, bo on był na tyle gęsty, że już tutaj mi stąd jest ciężko go wyciągać, a z kolei jakoś tak otwierać mi się go nie chciało, więc fajny był, ale nie sądzę, żebym jakoś specjalnie po niego biegła i go kupowała, no po prostu nie widzę potrzeby. Kolejna rzecz, czyli olejek z Rituals, jest to Ritual of Dao. Tak, i wiecie co, powiem Wam, że przeciętniak. Nie wiem, jakoś tak ogólnie kosmetyki Rituals lubię, natomiast ten olejek był taki bardzo przeciętny. Jeszcze to opakowanie takie małe, że to mi się zawsze gdzieś przewróciło, leżało gdzieś za jakimś żelem, a to upadło gdzieś, poleciało w kąt, więc w ogóle o nim zapomniałam. Aż w końcu się wkurzyłam, po prostu go zużyłam na dwa razy, bo stwierdziłam, że nie ma sensu, żeby on leżał, a i tak już długo leżał. Natomiast na pewno nie sięgnę po duże opakowanie, bo ja po prostu wolę peelingi. No nawet tutaj jeszcze resztówka jest na dole, natomiast to opakowanie jest takie dziwne, że bardzo ciężko mi tą resztówkę po prostu wyleć. Maska oczyszczająca z Sephory, kupiłam ją po ogromnych Waszych namowach i w sumie po tym, że bardzo dużo osób mówiło, że to jest zamiennik Glam Glow, pod czym ja się nie podpisuję. Żadną ręką, żadnym palcem, nogą, stopą, nic, po prostu nic. Moim zdaniem to owszem jest maska oczyszczająca, spoko, natomiast to nie jest zamiennik Glam Glow. Glam Glow zawiera w sobie tej białej akurat, bo tu chodziło o białą. Biała Glam Glow zawiera w sobie chyba z 5 różnych kwasów. Kwas mlekowy, salicylowy, glikolowy, jakiś migdałowy, coś tam, coś tam. Więc tamta ma zupełnie inne działanie, ma zupełnie inne jakby wrażenie na skórze. Tamta na przykład moim zdaniem do skóry wrażliwej się nie nadaje kompletnie, więc no ja nie porównałabym tej maski do tamtej, bo ta w sobie chyba nie zawiera żadnych kwasów, a głównie glinki. Więc jest to troszeczkę co innego. Jak na maskę oczyszczającą, ile ona ma pojemność? 50-60 ml. Ona kosztuje około 60 chyba złotych. Jest całkiem ok. Natomiast ja ją mam kilka miesięcy zaledwie, bo ja ją kupiłam jakoś na wiosnę i ona już mi, słuchajcie, zaczęła wysychać. Pomimo tego, że tutaj dodatkowo jeszcze mamy taką zatyczkę, to i tak bardzo szybko zaczęło wysychać, co mi się strasznie nie podoba, no bo kurde, no bez jaj. Nie chcę, żeby mi maska po prostu przestała być zdatna do użytku już po kilku miesiącach, a im bardziej ona gęsta była, tym po pierwsze trudniej się nakładało, a po drugie trudniej się zmywało, więc w ogóle no szczerze mówiąc trochę jestem rozczarowana tą maską. Nie wiem, czy będę ją kupować, może te małe opakowania, to wtedy faktycznie, bo wtedy jest szansa ją zużyć. Natomiast ja bym nie powiedziała, że to jest jakiś taki super hit, szczerze mówiąc. Dla mnie ona jest taka przeciętna.
krem do rąk z Indygo, kupiłam go w jakimś czasopismem typu Klaudia Zwierciadło albo coś tam. I ogólnie fajny jest ten produkt, bardzo lubię to, że ma pompeczkę, bo po prostu przychodzę, wycisnę sobie, idę dalej, nie muszę odkręcać tubki i tym podobne. Chociaż tubkowe kremy też używam, no bo wiadomo, że używam. Natomiast problem mam z nim taki, że tutaj na dole, nie wiem czy to będzie widać, nigdzie nie ma otwartego, jeszcze trochę tego kremu zostało, natomiast tak, pompka już nie zaciąga, jak próbowałam to otworzyć i wychlupać ten krem z zewnątrz, to po prostu nie szło, on zostawał na ściankach i nie huchu. Próbowałam go postawić do góry nogami, żeby stał i żeby może to ściekło, też nie, więc po prostu no, szczerze mówiąc trochę kremu mi się tam na dole marnuje, ale już mam wałek na niego patrzę, więc stwierdziłam, że go denkuję, mam dużo innych kremów i do widzenia, no po prostu nie będę się dalej z nim męczyć. No i właśnie, krem do rąk w tubce, tylko że to jest taka fajna tubka, bo to jest taka tubka, wiecie, otwierana, więc też szybko można wziąć, nie trzeba kręcić, szczególnie jak się ma potem nakremowane ręce. Wianek również był w jakimś czasopiśmie z płynem micelarnym, po prostu była taka dwójka. Jest to krem do rąk z ekstraktem z chmielu. Całkiem fajnie pachniał, nie pachnie jak piwo, nie, nie, broń Boże. Pachnie tak świeżo, fajnie, przyzwoity krem do rąk, ale bardzo lekki, więc to był raczej taki krem na zasadzie jak na chwilę potrzebuję nakremować ręce, ale chcę, żeby się szybko wchłonął. No to on się szybko faktycznie wchłaniał i możliwe, że będę po niego jeszcze sięgać, bo tak jak mówię, jest bardzo lekki, bardzo szybko się wchłania, no i to opakowanie też mi odpowiada. Możliwe, że po prostu gdzieś, żeby w torebce mieć czy w samochodzie, kiedy akurat no, nie mogę mieć zbyt tłustych rąk, to wtedy on by mi się nadał. Następna rzecz to jest miniaturka kremu Believe tego do oczu, to był taki zestaw, który kupiłam, travel kit, coś tam, tam była esencja, toner jakiś tam, coś tam, już nie pamiętam dokładnie. I tam była właśnie taka miniaturka kremu, niech Was nie zwiedzie duże opakowanie, tu jest jeszcze taki bajer. Całkiem fajny był to krem, nie zrobił na mnie takiego dużego wrażenia jak ten Aqua Bomb, natomiast całkiem był przyzwoity i chociaż może się to wydawać mało i takie trochę oszukiwanie, że duży słoiczek i tutaj mamy takie wgłębienie, to tego kremu jest tam naprawdę bardzo dużo, bo ten krem jest dosyć wydajny. Ja bym powiedziała, że to jest krem raczej na dzień, on był bardzo lekki, taki, miał trochę taką bardziej gęstą, żelową konsystencję, nie wiem jak to powiedzieć, bo to nie był krem, ale to nie był też żel, natomiast on miał tak właśnie coś pomiędzy i był bardzo lekki, więc ja go używałam raczej na dzień, na noc używałam trochę bardziej bogatych kremów albo wcale, bo nie zawsze używam kremu pod oczy, bo mi się czasami nie chce, ale też jak nie miałam jakiegoś kremu pod oczy, to nie było mi szkoda i po prostu mało używałam. Zresztą moja skóra pod oczami nie jest jakoś bardzo wymagająca, nie mam jakichś dużych zmarszczek ani z tych rzeczy, więc ten krem był ok, natomiast no, jeśli chodzi o Believe, to akurat nie był taki, który bym Wam strasznie polecała i że koniecznie go kupcie, tak jak ten Aqua Bomb, który bardzo lubię, natomiast ten był taki po prostu średniaczek. Zużyte dwie gąbki, jedna to jest taka gąbka celulozowa do po prostu zmywania maseczek, a druga to jest gąbka z Sephory Konjac do demakijażu. Świetnie się składa, bo akurat dzisiaj ją wrzuciłam do Denka, które dzisiaj nagrywam i dzisiaj też kupiłam już sobie nową gąbkę, która mam nadzieję za kilka dni do mnie przyjdzie. Jest to gąbka, którą kupiłam w takim zestawie jakoś chyba albo w styczniu. Taki był zestaw oczyszczający, coś takiego. Bardzo fajna jest gąbka, ona kosztuje 30 zł w Sephorze. Rośnie do takiej większej gąbeczki, zresztą jeszcze właśnie w tej wieczornej pielęgnacji jeszcze było ostatnie jej podrygi i no ponad pół roku ją używałam i dopiero teraz niedawno właśnie tutaj od spodu mi pękła, już się zrobiła taka brzydka, więc właśnie postanowiłam ją już wyrzucić i zakupić sobie nową, dokładnie taką samą. Trochę włosowych rzeczy, czyli zużyłam taką miniaturę szamponu Schwarzkopf, pewnie było w jakimś Biglossie czy czymś. Nie mam pojęcia, co mam powiedzieć na tego szamponu, po prostu szampon jak szampon. Krzywdy mi nie zrobił, chociaż ja mam problem ze skórą głowy i często jest tak, że na przykład jakiś szampon powoduje u mnie jakiś totalny łupież, albo to, że się drapie, albo coś tam, chociaż zauważyłam na filmach, że często jest tak, że coś się drapie, ale po prostu czasami nie mam co z rękami zrobić i tak mi one gdzieś wędrują. Nie był to zły szampon, natomiast opakowanie do dupy, bo jest strasznie twarde, szampon był gęsty, więc znowu podejrzewam, że tutaj na dole coś tego szamponu jeszcze zostało, bo było bardzo ciężko wykorzystać go do końca, więc nie chce mi się już z nim bawić, więc tą resztówkę po prostu wywalam. Maska do włosów marki Slavika, tutaj nawet jeszcze nie ma dokładnie końcowego opakowania, to jest maska, którą dostałam w marcu na takim spotkaniu Przebudzenie Wiosny, które było pod Wrocławiem, robiłam Wam z niego vloga i tak dalej, więc jeżeli chcecie, to jak będę linkować produkty, to Wam podlinkuję ten vlog, bo niestety nie mogę Wam jeszcze podlinkować tego produktu, bo one jeszcze tak naprawdę nie weszły na rynek. My dostałyśmy właśnie te produkty w takich, powiedzmy, próbnych, roboczych opakowaniach, żeby dać znać, jak nam się te produkty sprawdzały. I ja tą maskę używałam przez pewien czas na samym początku właśnie, potem wiadomo,
przyszły inne maski, przerzuciłam się na inne maski i ogólnie powiem Wam, że to była całkiem spoko maska. To nie była maska, która zrobiła rewolucję na moich włosach i po którą z chęcią sięgałam, ale była całkiem okej, więc jeżeli ta marka w końcu wejdzie na rynek, no to po maskę możecie śmiało sięgnąć. Nie pamiętam dokładnie jej składu, jedyne co pamiętam to to, że tutaj jest żółtko jajka. Więc ponieważ to było dawno temu, to już za bardzo nie pamiętam tego składu, który tam był. Natomiast maska była całkiem przyzwoita, całkiem dobrze się rozprowadzała na włosach. Włosy po niej były mięciutkie, takie sypkie. Jeżeli ona trafi na rynek, zobaczymy zresztą jaka będzie jej cena, to myślę, że warto się na nią skusić i warto by było ją wypróbować. Dwie próbki maski z Unwen, czyli tutaj jest do średnioporowatych oraz do niskoporowatych włosów i ta do średnioporowatych włosów na moich włosach z tych dwóch zadziałała najlepiej, jeszcze mi została ta do wysokoporowatych włosów, więc z tych dwóch na pewno ta była lepsza. Fajnie, że można te maseczki przetestować właśnie, że można je kupić w saszetkach i można wypróbować, zobaczyć, która się najbardziej nam będzie sprawdzać. Jeszcze mi została ta do wysokoporowatych, tylko gdzieś się tak posiałam, bo myślałam, że w Denku bym od razu Wam powiedziała o wszystkich trzech. Ale nie mogę jej nigdzie znaleźć. Gdzie się tak poniosłam, że po prostu, no nie wiem gdzie jest. Więc muszę ją odszukać i sobie wykorzystać, żeby już wiedzieć. I ewentualnie po prostu wiedzieć, która do moich włosów będzie najlepsza. Uzupełnienie szamponu z Yopa. Kupiłam to w Hebe, bo było w promocji za 10 zł i tylko zapach werbena. Kupiłam dwa takie opakowania. Jedną już zapomniałam, wyrzuciłam. Drugie pamiętałam, więc rzuciłam do Denka. Uzupełniałam po prostu swoje Yopy, które ostatnio mi się pokończyły w łazienkach, więc po prostu... Za 10 zł to stwierdziłam, że czemu nie, bo za 20 to pewnie bym tego mydła nie kupiła, ale za dychacza spoko. I teraz przechodzimy do sterty różnych saszetek, czyli masek w płachcie, płatków pod oczy i innych takich dziwnych rzeczy. Postaram się przez nie przebiec dosyć szybko, kilkoma zdaniami, a jeśli były jakieś filmy z nimi, to oczywiście podlinkuję Wam na dole. Pierwsza rzecz to jest Apiu, takie coś, to tak jakoś było razem sprzedawane, tak wyglądała ta maska. Bardzo średnia, szczerze mówiąc wręcz niefajna w porównaniu z innymi maskami, które w ten sposób jakby przygotowujemy sobie wcześniej, to ta była po prostu w ogóle nie warta zachodu. Sorry, że jest bardzo brudna, ale to mydło z jej opa się na nią wylało. Maska, która była w tym zestawie właśnie Sephora Favorites, gdzie był ten You to the People, ten żel do mycia twarzy, zawsze mówię żel pod prysznic, żel do mycia twarzy, to tu jest właśnie ta maska. Ona była całkiem przyzwoita. Ja zauważyłam, że maski, które mają granat w sobie, one dobrze działają na skórę, dobrze nawilżają moją skórę, więc ta była całkiem przyzwoita. Fajne opakowanie, bo zupełnie inne niż wszystkie inne maski w płachcie, bo ta maska jest tak złożona na trzy części, więc też zupełnie coś innego. Co prawda maska jak maska, no tutaj za dużo się nie da wymyślić, ale opakowanie jest po prostu inne, więc też przyciąga wzrok. Już zdejmuję, bo ono już jest takie brudne, że nawet sama w podglądzie nie mogę patrzeć. Oho, zapodziały się jeszcze chusteczki do demakijażu marki Luba. One były w Be Glossy. Wujowe te chusteczki, jak nie wiem co, fatalne, śmierdziały, po prostu były w ogóle niefajne. Ja je zużywałam, jak na przykład kręciłam coś i potrzebowałam wytrzeć coś z dłoni, albo stolik przetrzeć, albo coś w tym stylu. Paskudne i w ogóle nie polecam w ogóle tych chusteczek. Płatki pod oczy z Effectima. Powiem Wam, że jak jeszcze, nie wiem, z parę miesięcy temu, jak widziałam płatki pod oczy, czy w jakichś pudełkach, czy gdzieś tam, to się krzywiłam. Tak ostatnio jednak, no tak Olka mnie zaraziła tymi płatkami pod oczy, że faktycznie zaczęłam ich używać. I te z Effectimy faktycznie okazały się fajne. Mają bardzo dobry kształt, dobrze przylegają do twarzy, znaczy tutaj pod oczami. Więc naprawdę, tylko tyle, że są po prostu drogie. Zdecydowanie taniej wychodzi kupić te płatki, wiecie, w opakowaniach, w słoiczkach i one wtedy, no wychodzą taniej niż takie pojedyncze, bo to kosztuje 8 zł, więc to jak na jednorazowy zabieg pod oczy. No w sumie maska też jest jednorazowa, ale jakoś tak na maskę mi nie szkoda, na takie coś pod oczy trochę tak. Maski Leader, zrobiłam o nich film. Bardzo fajne maski, są to maski z płatka kokosa, czy z żelu z kokosa, z esencji z kokosa, coś takiego. Są takie hydrożelowe, bardzo fajnie, fajnie działają. Ja to trochę nazywałam takim tańszym zamiennikiem łamisy i to faktycznie, no można trochę przyrównać. To nie są takie hydrożelowe maski jak te z łamisy, ale ja bym je tak trochę przyrównała. W sensie one kosztują około 10 zł, więc jeżeli lubicie hydrożelowe maski i lubicie ten efekt na skórze, to ja bym się nimi zainteresowała, bo one są naprawdę całkiem fajne. Złote płatki pod oczy Glide Skin Care to chyba wykorzystałam, jak byłam z Olą w Grudziądzu na Hello Asia, albo Ola mi to dała i potem wykorzystałam, już nie pamiętam. Całkiem spoko są te płatki, mi się wydaje, że one wszystkie działają tak samo, więc tak naprawdę niezależnie od tego, jakiej marki kupimy płatki, no to albo nam na przykład odpowiada kształt i to, że nie zsuwają się z oczu, albo nie. Natomiast samo działanie moim zdaniem jest bardzo podobne, bo to jest coś, co jest zimne, co nakładamy pod oczy, więc powodują na przykład zmniejszenie opuchlizny opłatki.
poranku. Maski Uzu ze strzykawką robiłam cały film na ich temat. Bardzo fajne są te maski, naprawdę świetnie nawilżają. Nie spodziewałam się, że tak będzie, że esencja, którą na świeżo będziemy strzykiwać, będzie naprawdę tak dobrze działać. Ale powiem Wam tak, natomiast to są maski horrendalnie drogie, przynajmniej w naszej Sephorze kosztują około 40 zł, więc bardzo, bardzo drogie są. Natomiast my je kupiłyśmy z Olą oraz z Interendo, z Patrycją na Korea Depart. I tam one już kosztowało o wiele taniej, bo kosztowało w zasadzie kilka dolarów. Co prawda przesyłka oraz dodatkowe opłaty, które nam naliczyli, podniosły trochę cenę za sztukę tej maski, ale mimo wszystko po podliczeniu wyszło nam, że te maski kosztowały nas 17 zł, tak więc myślę, że i tak taniej niż w Sephorze. Kolejne płatki pod oczy, te nie pamiętam, czy były fajne, natomiast te z Sephory, kurde, były bardzo fajne. Miały właśnie taką cieniutką, to nie były hydrożelowe płatki, tylko one były z takiej ala bawełny, nie wiem, czy tutaj jest napisane z czego tutaj jest, natomiast były właśnie, miały bardzo, bardzo dobrze przylegały, tutaj były cieniutkie, nie przesuwały się, naprawdę te Sephory zrobiły na mnie wrażenie, chyba jako jedna z nielicznych tak naprawdę płatków pod oczy. Te nie pamiętam właśnie, czy zrobiły na mnie jakieś wrażenie, czy nie, możliwe, że nie, dlatego po prostu nic nie pamiętam. Maski miodowe z Apiu, które kupiłam na promocji w Rossmanie, jak one były za 50% ceny, fajne są te maski, na pewno miałam gdzieś tam jakieś posty na Instagramie na ich temat, fajnie wyglądają, mają taki taką płachtę a la plaster miodu holograficzny, natomiast dobrze działają też, bo jakby płachta to płachta, natomiast bardzo dobrze działają, fajnie nawilżają i te z tych Apiu są naprawdę całkiem fajne. Kolejna maska to jest bananowa, też z Apiu, też kupiłam na tej promocji i też była całkiem przyzwoita. Generalnie większość tych masek Apiu, te które były dostępne w Rossmanie, było naprawdę bardzo fajnych i jeżeli macie okazję gdzieś je tam złapać, to ja Wam je polecam. Chyba było te takie w kształcie loda, takie icing, coś tam, to te mi nie pasowały. On nie wiem, czy ja gdzieś tutaj jeszcze mam, czy już, czy to już było w poprzednim denku, ale te były całkiem spoko. Maska z Biedronki, która była powiedzmy, że przyzwoita, natomiast szału na mnie jakiegoś takiego nie zrobiła. Maska z Medihila, którą bardzo lubię, maski z Medihila bardzo Wam polecam. Jaejoon maska jedna, Jaejoon maska druga, również Jaejoonowe maski miałam kilka i też bardzo Wam polecam. Szczególnie te takie, które mają na przykład esencję w sobie, to zawsze taki dodatkowy bonus, który można wykorzystać. Maska Innisfree, okej, okay, przeciętna, niech będzie. Maska z Petit Fee, ona jest taka maska, którą jakby zanurzona esencja, to jest taki a la glutek z siemienia lnianego, ja to mówiłam na Instagramie, więc ten glutek tak nie do końca mi pasuje i ten glutek potem zostaje na skórze, więc to zależy co lubicie. Ja pewnie ją będę używać, no bo mam jeszcze 5 tych masek, ale tak wiecie, no te glutki tak nie do końca mi pasują. Mamonde nawilżająca maska, bardzo fajna, fajnie nawilża. Ta seria masek, o Boże, te są wyrąbiste, słuchajcie, jeżeli macie okazję kupić, ja mówiłam o nich też w tym filmie z demakijażem, ja je kupiłam na Yolce, tam był zestaw chyba 10 masek za, już nie pamiętam w tej chwili, tam mówiłam 15 dolarów, potem jak sprawdzałam było 12 dolarów, w każdym razie niewiele, bo jak podzielimy sobie to na 10 masek, to wychodzi nas powiedzmy maksymalnie 1,5 dolara za maskę, a to są rewelacyjne maski, jedne z lepszych masek, jakie miałam. Hydrożelowe płatki z Elizaveka, które Wam w Soft Glam widziałyście w palecie, bo ja je przyklejałam pod oczy. Średnie są te płatki, nie bardzo mi się podobają. Znowu ta seria Pure Essence, bardzo fajna. Tutaj jest maska z wodą z lodowca. Średnia, wręcz bardzo przeciętna. Spodziewałam się, że naprawdę będzie dużo, bardzo dobrze nawilżać, bo tu ma kwas hialuronowy, wodę z lodowca, ale to nawilżenie było takie sobie. O, tu jest ta maska z Medihila, która właśnie nie do końca mi podpasowała i też robiłam post na Instagramie. Ona wygląda jak różowa pianka poliuretanowa, jest taka błyszcząca i ta zewnętrzna część ma powodować, że maska będzie się nagrzewać, przez co lepiej się będą esencje wchłaniać. Natomiast ja je używałam w tych upałach, jak były, i wcale ona się nie nagrzała, ani też wcale za wiele tej esencji się nie wchłonęło. Moim zdaniem wręcz wchłonęło się jej bardzo, bardzo mało. Kolejna maska z tej serii Pure Essence, super fajne maski. Maska z Medihila hydrożelowa, genialna. Maska ślimakowa z Farmstay, bardzo przeciętna, jak ogólnie maski ślimakowe u mnie dobrze działają, tak ta maska ślimakowa niestety była bardzo przeciętna. Kolejna maska z Medihila, bardzo fajna, to też Wam je polecam. Te maski z Cuscody robiłam film, one są takie powiedzmy, że przeciętne, szału nie robią, ale jeśli nie macie co kupić, to myślę, że warto. Natomiast po więcej szczegółów odsyłam Was właśnie do tamtego filmu. Co my tutaj jeszcze mamy? Maseczka oczyszczająca Duetus do twarzy.
taka sobie, ciężko się zmywała, szczerze mówiąc, szału nie robiła. I tutaj jeszcze miniaturka, nie miniaturka, próbka tego kremu nawilżającego z Glam Glow Water Burst. Specjalnie ją zostawiłam, z reguły próbki wywalam i nie wrzucam ich do Denka. Ale specjalnie zostawiłam, bo ten krem po tej jednej próbce, użyłam dwa razy z tej jednej próbki, naprawdę był bardzo fajny. I tak był fajny, że aż kupiłam całe opakowanie, ponieważ dzisiaj się okazało, dzisiaj jak nagrywam, okazało się, że w Sephorze jest promo, jak się wyda na produkty Glam Glow powyżej 180 zł. No to się dostaje zestaw trzech miniatur i tam między innymi dostaje się również miniaturę tego kremu, ale ja kupiłam cały duży krem i dostaje się też tą miniaturę ich najnowszej maski, takiej w żółtym opakowaniu, tej bąbelkującej, która jest normalnie fioletowa. Dobra, więc to wszystko jeśli chodzi o te produkty, to denko było bardzo długie, starałam się przebiec trochę przez te maski, więc jeżeli gdzieś były jakieś posty czy coś, to postaram się Wam podlinkować. Trochę już zaczynam głos tracić, więc muszę dopić swoją szklankę wody kolejną, bo na Instagramie pomagacie mi, żebym piła więcej płynów, więc staram się pić więcej płynów. To ja w takim razie dziękuję Wam dziewczyny serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że tydzień upłynął Wam dobrze, a przed Wami fajny, relaksujący weekend, może będzie w końcu trochę chłodniej. Naprawdę te upały dają się we znaki już bardzo mocno, bardzo, bardzo mocno. Dziękuję Wam jeszcze raz, trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia, pa, pa!